powiedzieć jedną rzecz. Czy wy chcecie zrobić tę grupę selekcjonerów, rozumiem, za pieniądze, ale tak? Nie to, że grupę, ja chcę, grupę byłych selekcjonerów, ja chcę zrobić. Jest komisja jakaś, tak, i pieniążki. A czy przychodzą. Pan, czy wy za darmo chcecie to robić dla dobra polskiej piłki? Mówił pan, że... A pan za darmo cokolwiek nie, robi? Nie, nigdy. No widzi pan, do kibla pan nawet za darmo nie idzie. No, no nie, 2 złote. No widzi pan, no, to zdrożało? Tak. A złotówkę dawno pan nie był. Ja polecam, czasem nie, warto ja się nie wybrać. Nie, ja nie płacę, pan. Nie? Mnie znają, a, rozpoznają. No tak. We wszystkich kiblach, we wszystkich kiblach toaleta, w tym kraju. Toaleta otwarta. Nazwisko Wójcik otwiera wszystkie drzwi we wszystkich kiblach po prostu między w całym innymi kraju. Chce pan ze mną iść? No. Nie, ja chodzę do męskiego. Pan prezes, prezydent Platini był w pewnym pokoju, gdzie żeśmy się tam wszyscy zebrali i... Przy soczku pomarańczowym. I usłyszałem na prawe ucho, a może lewe, nie wiem, już nie pamiętam, że... Poloń i Ukraina. I pan sobie szybko przetłumaczył na polski, wyszło, że Polska i Ukraina. Nie, ja sobie tylko to przetłumaczyłem, mnie pek zostało w głowie. Wie pan, jak ja patrzę na to, co się dzieje w polskiej piłce, w polskich ligach, to wie pan, tak jak mówię, mógłbym mieć... Ale co się panu nie podoba? Mógłbym mieć, zaraz powiem. Mógłbym mieć oczy zasłonięte i, nie, i może lepiej nawet, bo nie oglądał tego bagna. Przepraszam, nie obraźcie się koledzy moi, ale no poziom jest po prostu zero. Także i dałbym sobie radę z zawiązanymi ale pan, oczyma. Ale wie pan co, ja nie mogę tego słuchać. Zawisza Bydgoszcz gra taki futbol. Futbol? Krakowia gra taki futbol. Tak, widziałem ostatnio właśnie. Że to, wie pan, naprawdę odbieram panu prawo do krytykowania w taki sposób polskiej piłki. Odbierać to może pan prawo, ale wie odbierać pan... ja mogę telefon, wiem. Ta. No, tak, 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 żeby za głośno nie dzwonił. To prawda, to prawda.